Najwyższa liga nie jest wzorem do naśladowania. Nie, no według mnie jest. Jest wzorem do naśladowania. Wiesz, jest opiekuńczy. Super zajął się po tym, co się wydarzyło z jego trenerem, super z przyjacielem, super zajął się jego rodziną. Chciałbym, żeby ktoś tak zajął się moją, gdyby mi się coś stało. Wiesz, jak wygrywa na przykład kupony, też dzieli się tym ze swoimi widzami. Dlatego ja się z tą tezą nie zgadzam i uważam, że jest bardzo opiekuńczy. Wcześniej, parę lat tyłu, jak tam, wiesz, nakoksowany był, a gadał, że jest natural. Nie. To... Zaraz będziesz miał szelicza. To już jest kłamstwo. Nie. Ja pamiętam tą sytuację. To pamiętam. Bym musiał poznać te screeny wszystkie, nie? To kurwa, ja bym naturalny. A tak moralnie to... No każdy popełnia błędy, więc ja do tych błędów się gdzieś tam przyznaję. Wiadomo, nikt nie jest chyba krystaliczny i kryształowy. Ale tak jak mówię, no każdy ma prawo popełniać błędy, byleby nie robić tego dwa razy na pewno, nie? Mhm. Dlatego ja na pewno błędy, które popełniłem w swoim życiu, a drugi raz ich nie popełnię. No. Ja chciałbym, żeby ludzie naśladowali jaką cechę, na przykład tak jak Mrozo mówi, że niektóre cechy, co od ciebie mogliby naśladować? Zawziętość na pewno. Jaka zawziętość? Jak ty chujawalisz, nie trenujesz, to co to jest za zawziętość? Co ty pierdolisz w ogóle? Chłopie, jestem, kurwa. Co ty pierdolisz w ogóle? Proszę cię. Dobra, okej. Okay. Ty trenujesz, że ty jesteś jakimś zawodnikiem, który przykłada się do treningu. Proszę. No kurwa, no, biorąc pod uwagę twoją walkę i to, jak ty się pokazałeś, kurwa, z typem, który nigdy nie trenował, to powiem ci, że kurwa, to ty na pewno nie jesteś wzorem do śladowania, jeżeli chodzi o trening. Zrobiłem kurwa wtedy wagę 77 kilo, on miał 90 chyba 4 albo 5. No i co z tego? Nie wiedziałem, kto to jest. Nie wiedziałem nawet, jak stanął naprzeciwko mnie, nie wiedziałem, czy on coś trenował, czy nie. Wziąłem po prostu z buta tą walkę. Mrozo swoją popularność zdobył poprzez tragedię, która spotkała jego rodzinę. Lecimy, czas start, Piotrek Szeliga. Dalej. Nie wiem, czym zbudował swoją karierę. Na pewno nie tym, że wiesz, jego rodzinę spotkała tragedia. To jest spoko, że się zajmuje bratem, ale wiadomo, mi się na przykład nie podoba ten content, że wiesz, jest 670 dzień i trenuję, tam walczę, dopóki nie dostanę walki, coś w tym stylu, tak? No i to jest dla mnie takie, wiesz, kurwa... Błaganie o tą walkę, średnia sprawa. Ja bym nie powiedział, że to jest błaganie, po prostu był challenge. To jest odpowiedź? Challenge, ja rozumiem challenge, nie? Ale no kurwa, ile można, nie? Ale na pewno... No ale ile można, zgają, no właśnie do końca, kurwa. No ale to po to się jest zawzięty, No właśnie, no. Dlatego... Greg wyzywa do walk tylko głośne i duże nazwiska, bo walka z moimi twórcami nie zaistnieje. No chyba tak, nie? No po to się wyzywa wielkich twórców, jakby jak Piotr. Znanych. No na przykład, no kurwa, ja to już ma 10. walka, ty jesteś kurwa drugi raz. Wielki piepie, twórca, człowieku. Kurwa. No, to, ale no, jaki masz problem z tym? Twórca. Jedź dalej. Znasz moją historię? Wiesz, jak to wszystko wyglądało? Tak. Wiesz, jak sobie na to zapracowałem? No chujasz nas, kurwa. Gówno wiesz i w dupie byłeś, i gówno widziałeś. Jestem wielkim twórcą. No jestem wielkim twórcą, no i kurwa, i klękaj teraz. Klękaj, tyle. Na no. Kolana. No, na kolana. No tak, a tak jest. No. Ale chyba każdy, kurwa, kto wyzywa kogoś do walki, no to chce tej atencji po prostu jakby zaczerpnąć od, nie wiem, zwłaszcza jego hejterów, nie? Mhm. No bo o to tu chodzi. No im większy twórca, tym ma więcej hejterów. A hejterzy, jak pójdą za gościem, który beszta typa, który kurwa, którego nie lubią, no to jest logiczne przecież, nie? Że będzie sobie zbierał innych ludzi. No tak, no oczywiście. No. Czyli zgadza się z tym? Tak. Dobra, Mrozo? Tak, jeszcze przed moimi aferami w ogóle, kurwa. Ty miałeś zawsze afery, chłopie. No nie miałem zawsze afer. Po prostu słuchaj. Od małych twórców. Przyznasz mi, czy przyjęcie walki z Polańskim, jak zadzwonił do mnie prezes, to jest wyzwanie do walki? No nie, nie możesz mi kurwa tego powiedzieć. Nie, ale tam gdzieś podobno była taka sytuacja, że go wyzywałeś. Kurwa. On się o tym dowiedział, wkurwił się nie. I powiedział, że chciał, że... Nie, o czym ty pierdolisz? No tak, stary. No tak było. Nie, on się, spytaj się, zadzwonić do Polańskiego. On się o tym dowiedział, że ja cokolwiek o nim pisałem, jak już przyjęliśmy walkę obaj. Dobra, to jedna. Druga walka teraz moja z tobą, tak? No. Czyli ty jesteś tym drugim dużym, z którym miałby wziąć walkę. Znowu była sytuacja, że miałem walkę mieć z Zabielskim, ale się nie dogadaliśmy. Później wyszła sytuacja z Polańskim. Polański nie chciał ze mną walki i dostałem telefon, żebym podał 5 nazwisk, z którymi mogę wyjść. I podałem, tam ciebie nie było wśród tych nazwisk. I dostałem tylko SMS-a, czy jest ktoś z fame, kogo na przykład nie lubisz. I napisałem Szeliga. Ale słuchaj, kurwa. Czekaj. Bo ja chłopie nawet się nie znam, kurwa. Ale czekaj, bo ja to zaraz dokończę. Będziemy mieli face to face. Słuchaj, i ten. I ja napisałem Szeliga. I za chwilę dostałem telefon, czy wziąłbym z tobą walkę.
I powiedziałem, że okej, dobra, to dzwonimy do Szeliego. I to okej, przyjął, to robimy. I kurwa, czy twoim zdaniem to jest wyzwanie do walki? No nie, ale... Ja nie znam kuluarów tego wszystkiego, dobra. Kurwa. No, zadam takie pytanie, więc ja jakby powiedziałem, o co w tym chodzi, tak? Czyli... Jak o co w tym chodzi, skoro kurwa mówisz nieprawdę? Dlaczego mówię nieprawdę? No, wytłumaczyłem ci. Ulwik nas wprowadził w błąd w takim razie. Nie, on czyta komentarze ludzi. Nie. Zaraz kończymy ten panel. Wypadałoby, żeby zrozumiał, kurwa. Ludzie wiedzą coś więcej ode mnie. Co ludzie wiedzą więcej od ciebie? No skoro piszą takie komentarze, stary, to wiedzą coś więcej. Czy chcesz, ode mnie? Żebym ja czytał, co ludzie piszą o tobie? Kurwa. Ale to ja mam to w piździe, co no oni właśnie mnie piszą. I dokładnie ja to samo myślę. I mam wytłumaczyć tylko tezę, czy się z nią zgadzam, czy się z nią nie zgadzam. Zgadzasz się, zgadzasz. Oczywiście, że się nie zgadzam. Słuchaj, dziękuję, że zarobisz i tyle. Co? To ty kurwa podziękuj, bo ja ci dałem walkę, ale ty pierdolisz. O czym ty mówisz? Gdybym ja się nie zgodził na tą walkę, to by kurwa walki nie było. Ja miałem pięć innych nazwisk, chłopie. No to co? No to, ale kurwa, przecież to oni się mnie zapytali, czy ja chcę z tobą zawalczyć, kurwa. No tak. No. Bo ja ciebie podałem. Ja powiedziałem, że nie ma problemu. Bo ja ciebie podałem, ale gdybyś powiedział, że nie, to przecież miałbym z kim innym, co a ty pierdolisz. To skąd ja to miałem wiedzieć, kurwa, niby no dobra, ale to możesz mi podziękować teraz. A to ja mam to w piździe, człowieku. Dziękuję mi chuj. I tak chłopie nie płacą za ciebie, kurwa, za żadnych pieniędzy. Musimy podziękować. Chujowe pieniądze dają za ciebie. Kurwa, dobra, nie... mamy 4,5 tysiąca głosów, jesteś, moi drodzy. Jak się to mówi? Jesteś budżetowym zawodnikiem, kurwa, tutaj w tej federacji. No to super. I jest tak. Młody ninja nie zbudował swojej formy naturalnie. Być bo ma koszulkę i tak nie widać tego, jakby definicji całej. Ściągaj. No definicja jest bardzo dobra. Gęstość mięśnia jest też bardzo dobra. Powiedz mi, ile trenujesz? 7 rok leci. 7 lat tylko. Tak. tak powiem, jak ja bądź. O kurwa. No zaraz będziesz miał dwie kurwa. Chopie. I to już jest grudzień. No wiem. To jest grudzień, więc to już jest końcówka roku. Ja wiem, jak po 5 latach gdzieś tam wyglądałem i faktycznie... jest się w stanie dużo naturalnie zrobić, ale kurwa taka przemiana przy takiej definicji i z takim kurwa BFM, powiem ci kurwa, że tutaj... I teraz niech pokażę, w to. Niech ci pokażę te zdjęcie i zobacz sobie, ile tam jest filtrów najebane, jakie jest przybliżenie. Tak 58 kilo, tam 72, 73. I ja zrobiłem takie głupstwo, że pisałem w opisach, zbudowałem czystą masę mięśniową. Zbudowałem 13 kilo. No zwłaszcza, że suchy mięsień, nie? To nie był suchy mięsień, co? Wiesz. Bo tak to zabrzmiało. Tak to wygląda. Jak zobaczę sobie zdjęcia, na przykład stare, a teraz, najebałem w chuj filtru, bo chciałem jak najlepiej te zdjęcie pokazać. O, słyszysz to wszystko. Sterydy. Ja zacząłem tam streamować na YouTubie i koleś po prostu przelał mi 500 zł, idziesz na badania jutro i robisz badania tych testosteronu, tam tych, czy przysadkę zablokowana, no to mówię odkopaj, to od samego rana, 6 rano do laboratorium i robiłem badania. Pierwsze badania, potem ktoś znowu płacił drugie badania i ja chciałem wyskoczyć na te WNB w zawody. Okazało się, że w Polsce będą, nie? Od razu po prostu widzowie chcieli, czy jestem naturalny, to tam się zgłosiłem. Fajne miejsce, zająłem trzecie miejsce i tam też miałem wyrywkowo badania antydopingowe. I też tam nic nie wykryło. Każde badania, które są możliwe do zrobienia, jestem w stanie to zrobić. Chcesz teraz? Idziemy teraz. Chcesz za tydzień? Nawet na... Ale na takich zawodach antydopingowych badań nie robią, bo antydopingowe badania to są badania, które jakby wykrywają ci substancje w organizmie, a nie to, czy masz podwyższony testosteron, czy jakiś inny hormon. Jeśli robi gdzieś tam, wiesz, randomowo cię łapią i ci robią, a nie, że sobie idziesz na badania. Masz wzrost na dupie? Nic, mogę ci pokazać dupę. Wyłącz się kamerę, ci pokażę. Chodzi o to, że... Ukróćmy to. Krótko. Biłeś czy nie biłeś? Nie, w życiu. Mogę serenkę, wszystko obiecać na mamę, na Boga. Nigdy w życiu, bo ja chcę też promować sportowy tryb życia. Jak jest bezpłciowym influencerem, który jest wyszczekany tylko na Twitterze. Nawet z 2022 roku, z tego co też słyszałem, to też w kurwę rzeczy żeś usunął, jak nie. Dowiedziałeś się... Od jak... Jak dowiedziałeś się ogólnie proszę cię. Jak dowiedziałeś się, że będziesz walczył w fejmie, to proszę bardzo cię. Dużo rzeczy pousuwałeś, takich kontrowersyjnych, żeby ci czasem kurwa ktoś czegoś nie wytknął. Nie więcej, tym lepiej dla mnie. No kurwa, myślisz, że ja nie rozumiem, jak to działa? Ale ja tu po to jestem, kurwa, ja jestem jebanym showmanem. Po to tutaj kurwa jest. Fucking Polish Mike Tyson, rozumiesz? Polish fucking Mike Tyson. Jak dolnicy to 18 maja. Dobra, lecimy po jeszcze. Komentarze. Czy według ciebie... Jesteś takim hejterem wszystkich. Właśnie chciałem się zadać, czy według ciebie Greg to hejter? Hejter, no taki hejter wszystkich. No i na tym się wybił, że jest hejterem wszystkich. Więc wydaje mi się, że to jest bezpłciowe, no bo takich hejterów wszystkich, to wystarczy wejść, kurwa, nie wiem, do mnie w komentarze, kurwa, i sobie poprzeczytać, i tam jest chuj takich hejterów wszystkich, co piszą u mnie i jeszcze u 100 innych ludzi, nie? A on się wybił, no to okej. Okay. No i taki Greg będzie też tylko jeden, kurwa, no i tyle, no. Więcej Gregów nie będzie. Okej. Okay. Na przykład młodego ninja to widziałem na TikToku, ale też jakby tylko
kurwa, robiąc kilometry na telefonie palcem, nie? Ile zrobiłeś? Nie mam pojęcia, ale robiąc kilometry telefonem na palce, wie, na telefonie, a jego no to faktycznie gdzieś tam widziałem, nie? I kojarzyłem. A Grega to w ogóle, no bo Twittera nie mam. Ja widziałem ciebie, ja ciebie znam. Widziałem, jak kilometry palcem w nosie. Jak myślisz, jaką średnią widzów według ciebie ma Piotrek na Twitchu? Kurczę. No ostatnio coś się powiększyło. Pewnie, jeśli zależy kogo pytałeś, jeśli jego, to... Nie, no ja sprawdziłem po prostu Twitch trackera, jak to wygląda. No nie wiem, z 400? Dużo, mało, twoim zdaniem? Nie wiem. Znaczy, jak na niego, no to sporo, nie? Okej, okay. No niestety błędna odpowiedź, 260 Twitch tracker dokładnie pokazuje, że masz średnią average. Tak? No ja, no. A Piotrek tak. A to co, z miesiąca czy z tygodnia? Miesięczne, monthly, no. Z ostatniego miesiąca tyle było. No. 260, a ty tak, dużo, fajnie. Coś mi się kurwa nie wydaje. Tak, lepiej, ja, no tak pokazuje Twitch tracker. No, kurwa. Dobra, Peter, ostatnie pytanie o Grega do ciebie. No. Wspominałeś... Szeliga, dlaczego każdy mówi, że jesteś mega faja? Nie wiem, jak zdążyłeś już zauważyć, moja przedostatnia afera polegała na tym, że jednak mam twardą faję, więc... Przedostatnia. Jak kurwa to znaczy? Więc nie wiem, czemu... Tak, czemu... Ja. Mówi, żeby cię napierdolił, kurwa, w 10 sekund. Że te igły ci nie pomogą. Spoko. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Majóweczka przywitała tutaj w telefonie wcześniej. To nie jest o tym waszym związku, wtedy początek, tylko to była sytuacja, że wytłumaczę, bo to jest filmik ogólnie, no, żeby nie było, tak, że to jest screen z czegoś. To było o sytuacji, w której... Ani puściły nerwy i powiedziała, co dobra, powiedziała. Okay. To, ale to było to, żeby, okay, bo, nie, bo powinien być puszczony filmik tak naprawdę, ale luz. Ale mamy screena, żeś wytłumaczył, okay, to najważniejsze, no, ani wtedy, że ani puściły nerwy, miała... Okej, okay, i teraz powiedz mi, czy straszne jest to, co napisałem. Na dole też jest mój, jak coś, tak, byś na dole spojrzał. Mogę ci przeczytać. No. Jak można tak nie mieć zasad? Chuj z tym, że razem są, ale żeby nie patrzeć w ogóle na to, że to wszystko jego matka zobaczy, że komuś przykro będzie, ale kiedyś dzieci... Albo kiedyś dzieci jak starsze będą. Dobrze, okej. Okay. Nie ma tutaj nic złego napisane, chociaż też jakby nie znacie wewnętrznej sytuacji, jaka tam w ogóle panowała, jak to wszystko wyglądało. Więc no, nie uważam, żeby to było złe. No, mówi od razu, o co chodzi, ale to, co robiłem z chłopakami na osiedlu, czy jest to prawda? Nie, nieprawda. A co robiłeś? A co dokładnie robiłeś? No chodzi o to, że podobno uprawię z chłopakami namiętny seks. Chciałem się dowiedzieć, czy to prawda. Nie. To nieprawda? Ale kurwa, aż tak namiętny nie był. Widzowie dzisiaj mają humor, powiem wam. No dzisiaj. widzowie w gazie. Czyli dementujesz kurwa słowa młody ninja, tak? Coraz lepiej. Namiętny nie aż, było. Jeszcze... Masz jeszcze do kogoś pytanie? No to chyba wszystko. Pozdrawiam z Trojery Gdańskiej, elo. Pozdrawiam. Widzowie dzisiaj są w humorze, kurwa. No jest, nie, wyżałam. Namiętny seks. Dobra, lecimy do... Literki powiedziałbyś, kurwa... Nie wiem, byś pocięty, kurwa, rozjebany chodnikiem, bokolwiek, bo ja nie używam rąk do takich, kurwa, śmieci jak ty. No i... kurwa, ta przypina tam. Osoba taka mówi, że ja jestem patologią, bo go nazywam młody. Słuchaj, teraz ci wytłumaczę, o co chodzi. Się kucą i mówię, kurwa, jakbyś tak na żywo powiedział, to byś plaskacza został. I podkręcali. I już tłumaczyłem, że na przykład... za takie rzeczy to byś na przykład był nożem pocięty, może byś był za to. I no wiesz, ale kurwa, było... mordo, to jest grubo. Kurwa, to jest gruby temat. Ale do słowa się ludzi nie tnie nożem. Kurwa. A ja na przykład nie nożem. Ale o co chodzi? W komentarzach byłem na tyle, że ja się... Ninja, ej, ninja, kurwa. No. Lego ninja. Shuriken. Kurwa, shurikenem rzucam. Wiadomo, że tego bym nie zrobił, ale wiesz, w komentarzach mnie podpalali, a ja miałem taki nawyk, że przeczytałem, odpalałem. I to było z 3 lata temu, 2 lata, moje początki na TikToku. Ja rozumiem żart i dystans, ale porównywanie mnie do austriackiego niespełnionego malarza to mocne skurwysyństwo po swojej strony. I nie ma na to przyzwolenia nawet pod pretekstem żartu. Wychodzę, kurde, na wojnę i teraz z łysym Hitlerem. No właśnie, to jest generalnie bardzo grube. Co... Tak, i teraz on... I o tym ci komentarzach mówiłem, że po prostu jak pisali komentarze, ja też czytałem i się śmiałem ze znajomych, jak robiłem tego live'a i może przez... Nie poczekaj, tak, też czytałem te komentarze. Tu porównałeś, wiesz, mrozo. No chłopie, tak, jest, razu, nie wiem to... dlaczego w ogóle, bo wąs jest całkiem inny. A czy tak, wiesz, niewaga krwi wymaga. Mogę go porównać na przykład do wąsa, ale mam sama włosy. Hitler też.
No i ten też. I nagrałem od razu sprostowanie, że jeśli go poprzednie filmy uraziły, to jestem w stanie to usunąć, ale jeśli chodzi o tę sytuację, to nawet go przeprosiłem w tym materiale. Okay. Ale jeśli to, że tego ktoś TikToka, powiedziałeś, jeśli usuniesz, to tak nie, naprawdę nie, już jakby nie wiesz, tam, słowo w sieci, a oni mi, powiesz, zostanie, potem mi ludzie pisali. Ja dużo powiedziałem i tak dalej, potwierdzam, Hitler, że kurwa... Nic nie znika z sieci. Ja wiem, o co chodzi, tylko bardziej też nie po czym je czytałem. Te komentarze się odpalałem i się tam śmiałem i od razu zrobiłem sprostowanie. Te wcześniejsze, że tam go atakowałem, te z dystansem, kopanie w worek, cokolwiek. Chciałem to z dystansem zagrać, bez wyzwisk, jakiś tam pała. Ale okay, ty tam mówisz o żartach i o dystansie, jeśli coś mówisz na mnie. Ale jak ktoś coś na ciebie powie, to już to jest hejt, kurwa, nie, atakowanie i wrzucanie, ja właśnie, okrem, wiesz, ja trzeba się ciąć nożem i naprostowywać, no kurwa. Ja myślałem, że w tym samym żart i dystans działa w dwóch kierunkach, nie? Siemanko, Krystian! Pozdro przede wszystkim wszystkim, oprócz do Szeligi, bo... No co? Okay. Tutaj się pamięta. Ty pisałeś już, Greg, że Szeliga jest tak, największą pałą, top z jebem. No. No i widzisz, to jest... 2021, a teraz mamy który? 24, kurwa! Ale, kiedy była walka właśnie i ta sytuacja z Amadeuszem i... 22. Wiesz, chodzi mi o to, że jakby... No na pewno nie 21. Co? Oj, coś czuję, nie, że tu już, kurwa! Ale to z gdzie bym cię widział? Tu już szukałem... No to gdzie byś mnie widział? Jak piszesz takie rzeczy, no to musiałeś mnie widzieć, kurwa. No musiałeś, no to... I chodzi o to, że... Pewnie sobie pomyślałeś, a może jakaś waleczka tutaj, ten... Człowieku... Ma dużo hejterów, to chuj! Popie, ja miałem wtedy... Ja go pocisnę, widzowie, pójdę dalej. Popie, ja miałem wtedy, kurwa, z 2000 obserwujących, o czym... No ale żeby się wy... Ale dlatego ja ci to tłumaczyłem wcześniej. Ty, atakuje się kogoś, kto ma dużo zwolenników i hejterów. Ha? W momencie, kiedy ty zaatakowałeś mnie, dostałeś aprobatę hejterów, dzięki temu twoje, kurwa, konto wywindowało do góry. No bardzo, popie, 3 lajki tam. Tak to tłumaczyłem popie wcześniej. 3 lajki. No kurwa. Rozumiesz? Lata temu, chłopie. Ty, ale zobacz, że to jest gadka z kimś, bo jest no nie do kogoś. Rozumiesz? Rozmawialiśmy o kimś na pewno. I chodzi o to, że jestem przekonany, że to jest podczas jakiejś, w sensie dzień po konferencji czy gali. Rozumiesz? To jest reakcja na coś. Że odjebałeś coś i napisałem, że jesteś top zjebów. Na sposób przedstawiłeś podczas walki z Arabem wszystko. I jak to się zakończyło później, no dobra, ale dzięki było, mnie, jak... ale dzięki mnie uzbieraliśmy tyle pieniędzy. A co że... mówiłeś o trenerze wtedy, że jest przyjacielem dla ciebie jak ojciec, a, tak, a później, gdzie kto to jest? Wiesz, nie, przestańcie, jak widzowie pisali ci widzowie, że kurwa, mówiłeś, dobrze, że jesteś przyjacielem. Ale ja to tłumaczyłem, ja powiedziałem, że moje relacje z trenerem wyglądały tak, że ja przychodziłem na treningi i tyle. I tak, mi się tylko widzieć na treningach. Nie był jakby moim przyjacielem, ani tych rzeczy. Na chuj mówiłeś, że jest swoim przyjacielem? Żeby to, bo ty nie wiesz, jak działają kurwa społecznościowe. Proszę cię. Robiłem to po to, bo chciałem naprawdę mu pomóc. Żeby ujebać Araba. Chciałem tak naprawdę mu pomóc. Nie, no nie wiesz, kurwa, jak wyglądała ta sytuacja w tym momencie, jak to się wszystko działo. Więc nie pierdol, bo wszystko, co ja robiłem, to było wszystko szczere, kurwa. No jak szczere, serca. Jak mówisz, że to nie był twój przyjaciel, a mówisz, że to twój przyjaciel. Po to, żeby, kurwa, uzbierać pieniądze, żeby mu pomóc. Rozumiesz, ty, kurwa, debilu nie. Jebany? Ty jesteś jebanym debilem. Ty jesteś, kurwa, jebanym debilem. Ty jesteś śmieciem, kurwa, w tym momencie. Ja jestem bo ten śmieciem? Temat, kurwa, już był blokowany tyle razy. To nie ja a ty dalej śmieciem, to, kurwa, odgrzewasz jak stare parówki, kurwa, z Biedronki. Proszę cię, kurwa. Zresztą weź wypierdalaj. Proszę cię, kurwa. Chłopie, kto jest śmieciem w tej sytuacji? No, o czym to kto jest śmieciem? Mi chodzi o... Ile, kurwa, pieniędzy, chłopie? Ja sam z własnych pieniędzy ile, kurwa, dałem. Nawet, chłopie, nawet sobie, kurwa, nie zdajesz sprawy, ty debilu jebany. Był przyjacielem, bo ja mu chciałem, pomóc, kurwa, naprawdę, bo myślałem, super, że z tego wyjdzie, kurwa. Super, a co ty, się kurwa, stało później? Kiepi, jebany. A co się stało później? Gówno się stało, no nie wyjdzie z tego, kurwa. No. I tyle. Bardzo mi przykro. No to mi też jest bardzo przykro, no ale ja nie jestem w stanie, kurwa, mu pomóc. No, zrobiłem, co, kurwa, mogłem. Tak? Tak. Okej. Okay. I, i uważa, kurwa, szatę, że... nie, 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 nie. Dobra, bo kurwa, weź, chłopie, weź, chodziło, chłopie. Wyłącz go, kurwa, off. Kurwa. Już. No nie, no, dajmy mu odpowiedzieć. Kurwa, chłopie, myślisz, że ja się będę z tą przekrzykiwał? Dobra, chłopie, chapaj dzidę, kurwa. Słuchaj, chodziło ci tylko już o to, żeby ujebać Araba. No. Nie, ale wszystko... ja miałem przyjdzie Araba, człowieku. Ja miał... Jak przedstawiłeś walkę z Arabem? Że kurwa, że co zrobił? Ty wiesz, jakie nam, kurwa, wiecie... emocje wtedy towarzyszyły, kurwa, w tej całej sytuacji, ty debilu jebany. A Arabowi nie? Nawet sobie, kurwa, nie zdajesz... Nie, bo, kurwa, nie znasz sytuacji, jaką oni mieli, kurwa, między sobą. I to wszystko, co, kurwa, wtedy Arab mówił, to było jedno wielkie pierdolone kłamstwo, kurwa. Mhm. I tyle. Ta? Dlatego, kurwa... Ja właśnie znam drugą, dlatego... a ja właśnie znam z chuja tej drugiej znasz strony. No właśnie chodzi o... Ale z jakiej strony znasz? Takie, taki ci Arab powiedział, nie, kurwa? Nie, nie znam Araba. Chłopie. Nie znam Araba. To z jakiej strony znasz? Strony rzeszowskiej. Okej, okay, jak to wygląda?
No chyba nie, Piotrek powiedział, że nie będziemy poruszać tego tematu, tak? Ja chciałem o tym się wypowiedzieć, o sytuacji tylko związanej z trenerem, ale nie chciałem się zagłębiać w to, że ty mówisz, że się zakochałeś i tak dalej. Chodziło mi tylko o to, jak przedstawiłeś walkę z Arabem, że Arab jest kurwa najgorszy i wszyscy faktycznie wtedy zaczęli jebać Araba. Wszyscy kurwa. Ale bo to była prawda kurwa, wszystko co mówiłem oprócz tego, że kurwa trener był moim przyjacielem, to była prawda kurwa, wszystko. Nawet nie wiesz, kurwa, co tam się działo, człowieku. I naprawdę już nie wracajmy do tego, bo już serio nie chce mi się, kurwa, o tym gadać. Ja uważam, że to nie... Nie uważam, tylko wiem, że to nie było, że to nie jest tak, jak ty to... Ty wiesz, kurwa, typ, co mieszka w Niemczech, robi frytki, kurwa, człowieku, KFC, hopie, napierdala. Ja nigdy... Ty tam chuj wie, gdzie? Wie, kurwa, co się działo w Rzeszowie wtedy. No przechuj! Nigdy... Ja no wiem, kurwa, przechuj! W Rzeszowie, a powiedz, a czemu cię nie wpuszczają do klubu w Rzeszowie? Tam, gdzie trenowałeś? Do jakiego klubu? Ja trenowałem w Artfajcie, on został zamknięty, kurwa, bo już nie pociągnął dalej, kurwa. A wcześniej? Czemu cię pogonili? Nikt mnie nie pogonił. Nie pogonił cię nikt nigdy? Kurwa, nikt mnie nigdy nie pogonił, kurwa. Proszę cię. No co proszę cię? Proszę cię. Mogę zalety? Mi też się lać chce już. No mi też. Możemy zrobić przerwę na reklamę? Nie, możecie się polać za chwilę, normalnie. Pach, pach, ja żartuję. Nie, no nie. Ale... My się będziemy bić w klatce. No tak, wiadomo, ale nie. No to... się tu napierdala, chłopie. Czyli ty Nikolaj uważasz, że słowa Grega, jeśli chodzi o stronę rzeszowską, to jest kłamstwo. Tak, to jest kłamstwo, kurwa. A jeżeli chodzi ci o, prawdopodobnie o klub bokserski Stal Rzeszów, o to ci chodzi może? Na przykład. Na przykład. Bo to nie jest jeden. Był tylko jeden klub. Były tylko dwa kluby, w którym trenowałem. Klub bokserski Stal Rzeszów i Art Fight Rzeszów. I tyle. I co z tą Stalą Rzeszów? Z tą Stalą Rzeszów, kurwa, dlatego jakby tam przestałem trenować, ponieważ, kurwa, head coach tego klubu dowiedział się o tym, że kurwa pokazałem ziomeczka na kurwa story, to po prostu powiedzieli mi, że sorry, ale tutaj kurwa no nie chcemy, żebyś trenował. I tyle. I taka była sytuacja. I to mówię szczerze, kurwa, jak to wyglądało. Czyli zawiedziony ziomuś zagrał na tym. No zawiedziony ziomuś zagrał na tym, nie? No ale z tego, co się dowiedziałem, to przez to, że ja tam przestałem chodzić, to już mnóstwo dzieci tam po prostu przestało też chodzić. Bo wtedy, w momencie, kiedy ja zacząłem chodzić, to jakby bardzo dużo dzieci zaczęło chodzić. W tym drugim klubie dlaczego nie? Tym, co był trener? No bo po prostu się rozpadł. Tam, zresztą, chłopie, nie chcę ale... nawet opowiadać, co tam się działo, kurwa, bo szkoda wywlekać tego wszystkiego, naprawdę. No dobra. To kiedy będziemy wywlekać? Na konferencji? Ale co mam wywlekać? To nie są twoje sprawy, kurwa. No to oczywiście, nie. Że nie. Rozmawiamy o cudzych sprawach właśnie, cały czas. Ty będziesz za chwilę o moich, ja o twoich. Ale ja mam wpiździe ciebie i twoje sprawy. Ja wychodzę do klatki ci wyjebać, zarobić, kurwa, dla tobie, kurwa, średnie pieniądze i tyle, no. Ja pierdolę. Mogłeś, kurwa, wynegocjować więcej. Ale ja mam wpiździe to, chłopie. Po co mówisz, że są średnie? Dlatego mówisz, że są średnie, bo jesteś, kurwa, niszowym zawodnikiem. Za ciebie, kurwa, też nie płacą za dużo pieniędzy. Niszowy zawodnik cię przejedzie. Mam taką nadzieję, kurwa, bez kitu, mam nadzieję, że naprawdę pokażesz się dużo lepiej niż z Maślaną, kurwa, bo jak się pokażesz tak z Maślaną, to cię w pierwszej rundzie rozpierdolę po prostu i tyle. Więc uważasz, że Grek się źle pokazał w walce z Maślaną? No kurwa, chłopie. Gość, przecież on, jeżeli chodzi o jego... według niektórych, jak czytałem opinie internautów, to mówili, że bardzo dobrze się właśnie pokazał. Ale w czym się bardzo dobrze pokazał? W tym, że się nie bił, kurwa, tylko się cały czas szedł do przodu po to, żeby się zobaczyć. Przecież jak on będzie tak samo robił ze mną na walce, to ja mu łeb urwę, kurwa. Czym? Ręką. Jak kurwa mi urwę? No wykurwię ci taką bombę, że chopę się wywrócisz do góry nogami, kurwa. Bo jak do mnie, jak będziesz tak, kurwa, człowieku, chciał mnie obalić. Twoja ręka będzie tylko tak. Tylko tak. Okej, okay, naprawdę, tak, możesz życzę ci, tak jak z Piechowiakiem. Życzę ci, z Piechowiakiem to było 4 lata temu, kiepie jebany. Teraz no i co? Dlaczego mnie obrażasz, kurwa, buraku pierdolony? Ale generalnie, Szeli, ty nie miałeś walki w MMA od czasu walki z Piechowiakiem. Jak nie miałem? Przez Fyricza miałem w MMA. No, to, ale to wyście się... I później w parkę miałem dużo. Położyli, żeście się przy tej walce. Co? Jeden i drugi nastawiony na stójkę był. No tak, no ale fajnie, no ja się... Spoko, cieszę się, kurwa, że będę miał okazję zawalczyć z parterowcem. Teraz od, kurwa, kilku miesięcy cały czas robię zapasy. I to tylko po to, żeby, kurwa, jakby nie dać mu się obalić. Ile robisz, ile robisz zapasy? Robię zapasy. Ale ile? Dużo. Półtorej godziny. Ale kilka miesięcy? No tak. On przecież... Po co ty robisz zapasy, jak ty zawsze masz walki w K1?
No bo kurwa jestem w Akademii Sportu Wilanów, a tam się biją w MMA, więc ja kurwa się podporządkowuję pod to, co mówi trener i kurwa zapierdalam na... i tyle. Żeby być przygotowanym na takie rzeczy. Ja chcę się bić, kurwa... Widzisz, on od miesięcy ja trenuje do ciebie. Ja chcę... Ty, pode mnie. Cały czas trenowałeś? Co? Jak ja się dowiedziałem o tobie, człowieku, kurwa! Niby ja, nie wierzę. Nie wierzę w to. Chyba Ulfik lepiej wie, nie? No na bani. Co wiesz lepiej? No nie takie ma info. Podkręcam, kurwa, człowieku, ty chopy, musisz się nauczyć tego jeszcze wszystkiego, kurwa. Oni cię w chuja robią na każdym kroku, chopy. Zobaczmy. Nie no, są emocje, nie? Fez. Nie, bo ja ze zarobię. To do okulisty zapierdalaj. nie, że zawodnik, ale że przychodziłeś tam na salę. I teraz 4 razy. To powiedziałem, że live'a wyłączy, to kurwa, no. Przepraszam, nie? Ale to na Rewoluta może mi przelać. Stawka. O chłopie, to nie teraz na pewno, bo to dzisiaj sobie dzień przed świętami, zaraz idę tam do rodzinki na dół i... No kurwa, co wam powiem? No to dobra, to jak tak zrobię, to nie, właśnie nie zarobiłem ani bo ludzie muszą dokładnie... Kupony, no. Tak? Aha, czyli miałbym po prostu wstawić na relacje te kupony, tak? No tak, aha. Które wygrałem. Aha, no to dobra. No to możemy tak zrobić. Nie ma problemu. Zróbmy tak, że za 8 relacji 10 koła. Widzisz, jaka staweczka? Ty, to 10621. No jest kupon, nie? Ty, no dlaczego wstałem pierwszy kupon, nie siadł, ale drugi ładny. Dzięki za kupon i tutaj nie będziemy. A w pierwszym nie, co nie siadło? Co nie siadło? Ale nie mecz zasłaniasz? Jakiś? Nie zasłaniasz, zasłaniasz. No, wiesz, że fair zrobiłeś ze swoimi wizami. Że zachowałeś się wobec nich fair. Powiem ci tak, ta storka widniała tam kurwa 30 parę minut. To po pierwsze. Po drugie, jakby... Jako pewnik brałem to, że inni, dużo więksi influencerzy ode mnie współpracują z nimi też. I że to jest scam. To nie był żaden scam, po pierwsze. To nie był żaden scam. Po drugie, ludzie pomylili w ogóle firmy. W momencie, kiedy zaczęli czytać jakby stare opinie, bardzo, bardzo tam były jakby podobne nazwy tych firm. A to ja wiem, ja to też czytałem, no. Ale dlatego ja tego nie dodawałem, bo ja nie byłem tego pewny. Mi chodzi tylko o samą sytuację, gdy ktoś za... Bo ja znam to z tego, że ja też dostawałem propozycje wstawiania na Twittera takich rzeczy. Nie jest żaden skam, a ludzie oficjalnie mnie o skam. To jest skam. Dlaczego to jest skam? Bo ty nakręcasz ludzi, twoich widzów, żeby wykupywali, nie wiem tam się co wykupuje, miesięczną jako jakąś kurwa prenumeratę, czy dostęp oni, do tego. Oni ci dają kody, tak, rozumiesz? I ty na przykład dodajesz, że dzisiaj dodajesz kupon. Słuchaj, ja na przykład... Ale tydzień, słuchaj, patrz, ale tydzień, tak, czekaj, ale daj mi dokończyć. Daj mi dokończyć. To znikło, patrz, tydzień nie gra. Prac nie było, patrz. Za to przeprosiłem. No. Ja kiedyś się dałem naciąć na taki kuponik, prawda? To właśnie o to chodzi, nie? Bo to jest ludzie kure, to jest kurewskie, bo... Ale nie od niego, nie od niego. Ale to nie było, ale kurwa, ludzie robili, hopie, takie skamy, że tam kurwa setki tysięcy złotych, hopie, poszło się jebać. Jak jakieś, kurwa, inni influencerzy byli, co, jakieś słuchawki były, kurwa, jakieś hopie NFT, czy chuj wie, FT, kurwa. No tak, były. W chuj rzeczy oczywiście było takich, które naprawdę zaszkodziły. Ale czy nie zostało to im wyciągnięte? No zostało. No właśnie. A ja teraz ale ty... Ja mówię, no, kurwa... A czy ja stoję teraz z Wersow, kurwa, czy z Piotrem, polskim Mike'em Tysonem? No kurwa, z polskim Mike'em Tysonem. No właśnie, to co ja będę gadał o innych? Stary. No ale mówię, że... No... Zmienne. Masz zielone oczy. To jest zmienne, ja mam zmienne zdanie. Widzicie, tak ten, no... Dla mnie to dużo jeszcze... Auto za darmo.pl, moi drodzy, macie do wygrania Mercedes.